Cześć, witamy serdecznie Pretext Podcast ze sprawnym marketingiem. Dziś po raz kolejny naszym gościem, moim gościem Wojtek Ławniczak, którego nie muszę Wam pewnie przedstawiać, ale prekursor projektowania usług. Dzisiaj jesteśmy w trochę innym anturażu niż zazwyczaj, ponieważ mamy przyjemność spotkać się podczas konferencji I Love Marketing, na której Wojtek przedstawi swoją prezentację. Ja się już nie mogę doczekać. Wojtek, powiedz proszę, o czym będziesz dzisiaj opowiadał. Ta moja prezentacja jest trzecią z takiego tryptyku, który sobie wymyśliłem, o tym, żeby trochę inaczej podchodzić do takich oczywistych prawd, które w biznesie funkcjonują. Pierwsza prezentacja rok temu była poświęcona kopiowaniu. Obiegowa opinia jest taka, żeby nie kopiować, bo coś tam. Moja teza postawiona w prezentacji była taka: kopiuj, tylko rób to z głową. Na początku maja, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku prezentacja moja dotyczyła strategii planowania scenariuszy. No i znowu, nie chodziło o to, żeby planować scenariusze liniowo, tylko żeby odwrócić rzeczywistość trochę, przygotować się na plan B, na rzeczywistość, która będzie zupełnie odwrotna niż nam się wydaje, niż to, co nam wychodzi z liczb. Dzisiaj będę mówił o tym, żeby odejmować, czyli będziemy się koncentrować na strategiach, na produktach, na usługach. I znowu, taka obiegowa opinia jest na temat innowacji na przykład, albo na temat tworzenia czegoś nowego jest taka, że żeby coś było lepsze, to musisz niby coś dodać. Mnie zawsze wtedy serce się kraje, nie zgadzam się na to. Uważam, że właśnie odejmowanie jest taką techniką i takim podejściem, które może spowodować, że dzięki temu nasze produkty, nasze usługi, strategie, kampanie, cokolwiek planujemy, mają szansę być lepsze. No i w dobie tej nowej normalności, recesji, kryzysu, który chodzi, w dobie fryzowania budżetów, parkowania różnych projektów i obcinek budżetowych, myślę, że taka strategia, która skupia się przede wszystkim na odejmowaniu, może być bardzo dobrą strategią na te trudne czasy. Czytając opis Twojej dzisiejszej prezentacji, tam przedstawiłeś, że Coco Chanel zawsze przed wyjściem z domu patrzyła w lustro i uważała, że my powinniśmy zawsze spojrzeć w lustro i odjąć jakiś jeden element. Czyli generalnie tak mniej znaczy więcej. W pewnym sensie, natomiast moja prezentacja nie będzie o minimalizmie. Mhm. Nie będzie o redukcji. Nie będzie o tym, żeby prowadzić proste życie mniszki czy mnicha. Będzie o tym, żeby próbować znaleźć w odejmowaniu wartość, żeby próbować tę wartość tworzyć. Moja prezentacja przede wszystkim opiera się o przykłady. To podaj nam jakiś przykład. Tutaj jakby Dark Restaurant. Będziecie mieli możliwość odsłuchać i obejrzeć tę naszą rozmowę dopiero po prezentacji Wojtka, więc możemy spoilerować. No więc technika przede wszystkim polega na tym, żeby od jakiegoś produktu, usługi, strategii, kampanii odjąć najważniejszy, kluczowy komponent i wykorzystać to tak, jak zostało, czyli spróbować znaleźć wartość dla kogoś z tego, co zostało, albo zastąpić to czymś innym. Przykład. Dark Restaurant, czyli ciemna restauracja, objęto kluczowy element, którym jest światło. I teraz taki prosty zabieg spowodował to, że łatwiej jest komunikować value proposition. Podejrzewam, że taka usługa w dowiezieniu też jest tańsza, no bo na przykład nie musisz zatrudniać deklaratora wnętrz. No i oczywiście ma to swoje dobre strony dla ciebie jako właściciela knajpy, bo możesz, na przykład nie musisz dbać o sferę estetyczną swoich potraw. Możesz podać risotto z kalafiorem w wiadrze i klient będzie zachwycony. No ale oczywiście żartuję trochę, w głównej mierze chodzi o to, że inaczej jest podane doświadczenie samego miejsca i doświadczenie usługi. I przez to wyłączenie światła i skupienie się na tym, że to wyjęcie tego kluczowego elementu daje ci nową przestrzeń do stworzenia produktu, do stworzenia usługi, no to jest jakby klucz tej prezentacji. Moja prezentacja to myślę, że mogę spoilerować. Bo tak, oczywiście. Rozpoczyna się prezentacja od mojej takiej migawki z Korei Południowej, gdzie prezentuję roller coaster dla pieszych. Nie, czyli roller coaster, który tak na dobrą sprawę polega na tym, że tam są wagoniki i one tak szybko pędzą. Te wagoniki zniknęły, czyli został kluczowy komponent odjęty i powstała atrakcja turystyczna, która przyciąga ludzi z całego kraju, ale nawet z zagranicy, która powoduje, że to się po prostu świetnie sprzedaje. To jest normalny roller coaster, tylko po prostu zamiast torów, które masz, są takie bardziej schody, na które możesz wchodzić.
Przykład, który podaję, taki bardzo klasyczny, na którym przedstawiam tę technikę, to jest rower. Jeżeli z roweru odejmiesz kluczowy komponent, jakim jest na przykład koło, no to to koło, jeżeli go odejmiesz, przednie albo tylne, no to może powstać coś oczywistego jak rower treningowy, czy dzisiaj oczywistego jak rower treningowy, no ale jeżeli to koło zastąpisz czymś, jakimś innym elementem, który nada mu inną funkcję, no to może powstać, i tu pokazuję moje przykłady, takie jak kosiarka do trawy, która działa w oparciu o zwykły rower, albo urządzenie do odśnieżania, albo ekologiczna pralka. To jest projekt, który mnie absolutnie zachwycił w dobie oszczędności, w dobie różnych blackoutów. No to taka ekologiczna pralka, która jest tak na dobrą sprawę takim stojącym rowerem, który na przodzie ma bęben, do którego wkładasz po prostu brudne rzeczy i kręcisz, oglądając jakiś film, Netflixa, cokolwiek, i pierzesz w ten sposób ciuchy, no to to jest coś, co mnie zachwyciło. Uważam, że jest to bardzo duży potencjał. Wiem, że ta pralka jest cały czas w fazach testów rynkowych, to jest chińskie rozwiązanie, ale jestem zachwycony. No i takie przykłady pokazuję, przykłady dotyczące produktów, usług. Będziemy mówili o konferencji jako usłudze i tym, co można odjąć od konferencji. No to mogę powiedzieć, że gdybyśmy odjęli na przykład fotele z widowni, no to mamy pustą salę. No to w jaki sposób możemy wykorzystać pustą salę? No są miejsca stojące. No i gdybyśmy te miejsca stojące wykorzystali, tu nie będę zdradzał, natomiast gdybyśmy je zastąpili, te miejsca stojące, czymś, no to moglibyśmy je zastąpić znowu na przykład rowerami stacjonarnymi i wszyscy uczestnicy mogliby kręcić na tych rowerach stacjonarnych i na przykład produkować ekologiczny prąd. I to byłaby na przykład opłata. Na pewno wyszłoby im też na zdrowie. Za konferencję. Dokładnie. Podejrzewam, że przy tym wszystkim no, zasięgi viral byłby bardzo, bardzo duży. A propos viralu, podaję też przykład hotelu. Bardzo ciekawy przykład amerykańskiego, tym razem hotelu Rancho Bernardo Inn San Diego w Kalifornii, który postanowił zaproponować pokój hotelowy, który normalnie jest wyceniany, to jest luksusowy hotel. Spokój, który jest wyceniany normalnie na $219, sprzedawali to w cenie $19. Ale oferta była bez łóżka, bez materacy, bez ręczników, bez papieru toaletowego, bez kosmetyków, bez śniadania. W zasadzie nie było jak u Krzysztofa Kononowicza, niczego nie było. Mogłeś wyjść z karimatą po prostu do pomieszczenia. Tak, ale mogłeś mieć karimatę albo własny materac. No i zaczęli to szerować. Okazało się, że chwycił viral. Poszło to viralem. Oferta się rozprzedała w 6 dni. Ludzie, którzy przyjechali do tego hotelu, płacili za dodatkowe usługi i jednocześnie szerowali content. W związku z tym z jednej strony były bardzo duże zasięgi przy stosunkowo małych nakładach, z drugiej strony finalnie, jak to policzono, no to wpływy przekroczyły koszty, które poniesiono. W związku z tym odejmowanie stworzyło nową wartość. Czyli tak naprawdę to nie jest tylko podążanie za tym, że teraz mamy kryzys ekonomiczny, tylko cały czas jest to poszukiwanie innowacji. To jest cały czas poszukiwanie innowacji, próba znalezienia w tej sytuacji, w której się znajdujemy albo się znajdziemy, plusów, ale tu nie chodzi o to, żeby patrzeć, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, tylko wykorzystać konkretną technikę manipulacyjną, bo tak te się techniki nazywają, generatywne i manipulacyjne, do tego, żeby stworzyć nową wartość. Nie? Bo najłatwiej jest powiedzieć, ojej, obcinają nam budżet, musimy zrezygnować z tego. W tym myśleniu, w myśleniu związanym z tą techniką, mówi się tak, świadomie wyjmujemy coś i albo wykorzystujemy to tak, jak jest, próbujemy to znaleźć wartość dla kogoś, dla nas oczywiście też, bo jesteśmy biznesem, albo zastępujemy to czymś. Więc jak w tej chwili są, nie wiem, kreowane kampanie, strategie, plany jakieś, wejścia na rynek czy cokolwiek, no to może warto poświęcić 15 minut nad zastanowieniem się, nad odjęciem kluczowego komponentu i modyfikacją po prostu. Social media w kampanii, to mogą być influencerzy, to mogą być, nie wiem, to może być outdoor i próbą zastanowienia się, takiej rozkminki indywidualnej albo zespołowej, czym można to zastąpić albo w jaki sposób można wykorzystać to, że powstało to odjęcie. Coś, co wydaje się, że jest luką, de facto może być dla nas szansą do stworzenia wyróżniającego produktu, wyróżniającej usługi, do tego, że to po prostu znowu wpływy przekroczą koszty. Dziś podczas prelekcji, które już się odbyły, padało dużo nawiązań do sztucznej inteligencji, do tego, jak ona zmieni
naszą rzeczywistość. I nie tylko w publiczności, ale nawet w sieci można przeczytać mnóstwo komentarzy tej branży marketingowej, z której jakby ja wychodzę, bo ty ciągle podkreślasz, że marketingowcem nie jesteś. Przerażenie, co to będzie? Mniej głosów jest, takich jak czuję teraz od ciebie, że słuchajcie, to jest przestrzeń do tego, żeby to wykorzystać, żeby to zmodyfikować. I czy ta sztuczna inteligencja również wpływa na service design w jakimś znaczącym stopniu? Tak, to oczywiście wynika z wielu czynników, brak ludzi do pracy, to, że jednak usługa, która jest świadczona przez człowieka jest, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale jest droższa w długiej fali, dlatego że tego człowieka musisz, po pierwsze, musisz zrekrutować odpowiednich ludzi, którzy będą po prostu twoim teamem i którzy będą rozumieli, o co ci w ogóle wchodzi w dowiezieniu tej usługi. Po drugie, będą to robili dobrze, będzie im zależeć, co oznacza, że ty też musisz ich zmotywować i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w miejsce przede wszystkim obsługi wchodzi czy to sztuczna inteligencja, czy jakiekolwiek rozwiązania zautomatyzowane, maszynowe. To jest jakby co do zasady, patrzę z perspektywy projektanta, ok, tylko bardzo ważne jest to, żeby firmy, decydenci, z jednej strony licząc, też tego człowieka nie zostawiali na lodzie, żeby to było tak skomponowane, żeby można było znaleźć ten balans, żeby technologia, która została stworzona przez człowieka, pomagała temu człowiekowi, a nie była przyczyną jego upadku przez to, że na przykład, nie wiem, wprowadzasz boty, a wywalasz wszystkich ludzi. Uważam, że ludzie będą chcieli płacić za różne rozwiązania. Będą tacy, którzy będą chcieli płacić tylko i wyłącznie za samą obsługę, bo to będzie dla nich fajne, szybkie, tanie. I to już się w tej chwili dzieje. Badania, przepraszam, chyba Nielsena, ale tutaj mogę popełnić błąd, bo nie pamiętam dokładnie, ale czytałem niedawno badania, że wychodzi na to, że około 60% usług będzie, czy czynności, procesów w usłudze będzie mogło być zastąpione przez właśnie rozwiązania zautomatyzowane. Kurczę, żeby znaleźć ten balans pomiędzy tym, że technologia jest po to, żeby służyć człowiekowi. Jeżeli ludzie znajdą się tacy, którzy będą chcieli tę samą obsługę i będą chcieli płacić za te rozwiązania maszynowe, to będą również tacy, którzy będą chcieli jednak cały czas skorzystać z usługi człowieka, nawet płacąc za to, nie? To już dzisiaj te rozwiązania się pojawiają, że masz rozwiązanie samoobsługowe, a rozwiązanie, które jest człowiekiem, bo jest jakiś konsultant, ale ktoś, kto się zna. Nie ktoś, kto ci mówi, ja nie jestem z tego działu. Wiesz, o co chodzi. Tylko faktycznie ktoś, kto się zna, kto jest takim realnym doradcą, kto już jest premium i ty jesteś w stanie za to premium zapłacić więcej. Tacy klienci na pewno będą, bo to wychodzi z badań. Więc podsumowując, tak, boję się trochę, bo boję się tego, że człowiek może być bezrefleksyjny. Czyli boję się bezrefleksyjności, potencjalnej bezrefleksyjności tych, którzy będą decydować o budżetach i tych, którzy będą po prostu patrzeć, że bot jest tańszy od człowieka, więc dajmy bota. W projektowaniu usług wszystko zaczyna się od klienta i zaczynasz szyć tę usługę od potrzeby klienta. Te, o których wiesz, bo ci powiedział, i te, o których nie wiesz, bo po prostu go znasz, bo to wynika z twoich zachowań. Znajdą się tacy i tacy, czyli ci, którzy potrzebują technologii, ale ci, którzy również potrzebują człowieka. I ważne jest to, żeby ci, którzy decydują o tym, jaka będzie usługa, jak ona będzie poukładana, to żeby nie szli tylko i wyłącznie Excelem i mówili tak, weźmiemy sobie bota, bo on po prostu będzie tańszy, a ludzie sobie poradzą. No to jest bez sensu. A powiedz, tak w nawiązaniu do sztucznej inteligencji, w sumie do wszystkich twoich prezentacji, które dzisiaj wspomniałeś, co przez te lata w branży, bo rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że 20 lat jesteś w branży konsultingowej, a w service designie 11, co było takim największym game changerem dla ciebie? Albo jak zmieniało się myślenie klientów w tym czasie? Myślenie klientów, bo to zawsze tak jest, że jak pojawia się nowy temat, to potrzeba czasu, żeby się ten temat osadził, żeby ludzie go zrozumieli, żeby ludzie go dotknęli, więc ten temat na początku, tak jak pamiętam, rozmawialiśmy w wywiadzie o design thinking. Design thinking weszło na wielkim hype'ie, potem nastąpił trochę upadek, takie trochę jakby
mamy takie wrażenie, rozmawiając z ludźmi z branży, że nie do końca zrozumienie rynku, jakby o czym jest design thinking, myśleli, że jest o czymś innym. No i teraz mam wrażenie, że to wszystko zaczyna się dopiero krystalizować. Z takiego fermentu, wiesz, wyłania się po prostu jakiś czysty, klarowny napój. Serwis designem dokładnie tak samo było. Game changerem uważam, że była właśnie technologia. Czyli sytuacja, w której ten każdy touchpoint, każdy punkt styku można dzisiaj, nie mówię, że już liczyć, ale przynajmniej spróbować liczyć, spróbować opomiarować i zobaczyć, ile to przynosi, nie? Bo to było takim game changerem, bo zmiana myślenia wśród decydentów, serwis designerów naturalną koleją rzeczy, o tym, że właśnie tak powinno się uprawiać biznes, gdyż w długiej fali dzisiaj to wszystko jest w gruncie rzeczy marka, która wpływa, czy twoje zachowania, zachowania twoich ludzi, wszystko co robisz, każdy punkt styku wpływa na to, jak cię postrzegają klienci, w związku z tym jak cię szanują, ile chcą ci płacić, czyli jakie marże ty możesz sobie dyktować, jakie ceny możesz sobie dyktować, no to to spowodowało, że część osób jakby z automatu wierzyła w to, rozumiała jak to działa, no ale część potrzebowała dowodów. No i te dowody przyszły razem z liczeniem i mam wrażenie, że to jest teraz taki moment, w którym te dwa światy, ten taki świat powiedziałbym taki ludzki, ten procesowy, że chcemy być, nie wiem, najbardziej wyróżniającą, najbardziej prokliencką firmą, nie wiem, w branży gastronomicznej, że to dzisiaj się da również obronić liczbami, bo da się obronić dlatego, że można różne punkty styku mierzyć. Oczywiście, znowu, pojawiła się technologia, pojawiła się tam, nie wiem, maszyny się pojawiły i nadal mam wrażenie, że to jest trochę dziki zachód, tak jak poprzednio, przed design thinking czy przed service design, no to ludzie musieli się do tego przyzwyczaić, tak teraz muszą się przyzwyczaić do tego, że są maszyny w tym procesie, ale jak to się wykrystalizuje, wyklaruje, to myślę, że będzie spoko. Mhm. Kiedyś przeczytałem, że można powiedzieć, że film jest dobry, w momencie, kiedy po sali, kilka dni po wyjściu z sali kinowej jeszcze o nim myślisz. Jedziesz samochodem i wracasz do niego. I bez, czy może z kokieterią, ja tak mam zawsze po twoich prezentacjach. One mi otwierają jakieś klapki. Pamiętam tę ostatnią, w której opowiadałeś między innymi, wiesz, o butach, które można subskrybować. Rozmawialiśmy wtedy w domu z żoną. Słuchaj, a jakby to było, gdyby na przykład taka Zara czy inne sieciówki po prostu wypożyczały ludziom ubrania? Wypożyczają na rok, ty je zwracasz ekologicznie, ty masz ten efekt kapsułowej szafy, o którym wszyscy mówią. Zawsze masz modne ubrania, prawda? A do tego jest to mega ekologiczne, no bo jakby oni mogą przetwarzać te materiały. Dzisiaj czuję, że znów czeka nas podobna prezentacja. Wychodzisz po prostu z innego punktu widzenia niż marketingowcy. Ale powiedz, gdzie ty szukasz inspiracji, gdzie szukasz też tej wiedzy, przygotowując się na przykład do prezentacji? To jest jedno z częstszych pytań publiczności. Na zasadzie, wiesz, każdy chciałby posiąść tę twoją wiedzę i wiedzieć, gdzie szukasz. Czy to są portale, czy to są badania, czy to są książki, czy po prostu jakby no, masz tak bogate doświadczenie, że usłyszałeś o tym i o tym i jakoś to zbierasz. Oczywiście bardzo mi miło to słyszeć i bardzo Ci dziękuję. Ja świadomie podjąłem taką decyzję, że będę chciał pracować niezależnie od jednej organizacji. Consulting, doradztwo, od którego zacząłem, w którym pracowałem, ma to do siebie, że w jednym miesiącu jesteś w stanie być u trzech klientów w trzech różnych branżach. Czyli widzisz, jak coś się dzieje w logistyce, jak w tym samym czasie wygląda to na innym odcinku tej logistyki, na przykład, nie wiem, w retailu i jak to jeszcze wygląda na przykład w trzecim miejscu, czyli na przykład, nie wiem, w transporcie. I po jakimś czasie, czy ja nie będę zachęcał wszystkich, żeby zostali doradcami, ale to powoduje, że po jakimś czasie, po roku, dwóch, trzech, zaczynasz widzieć takie mechanizmy, bo ten rynek to jest taki, system naczyń połączony. Jakkolwiek to by nie zabrzmiało, tak. A w momencie, kiedy coś mnie zainteresuje, to ja mam coś takiego, że po prostu zaczynam to drążyć. I
To chyba, co jest takim kluczem do tego, jak ja szukam informacji, to jest to, że ja w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, jeżeli jest jakaś teza postawiona, że na przykład coś na rynku działa tak. To pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest takie, a dlaczego? No i zaczynam drążyć, czy przypadkiem nie ma przykładów, które by pokazywały, że to jest inaczej, że można to inaczej zrobić. I ja bardzo dużo czasu poświęcam na czytanie, na drążenie. To jest jakby, jak spojrzeć sobie na to, jak wygląda, nie wiem, mój dzień, to myślę, że tak z godzinę, nawet więcej, regularnie poświęcam temu, żeby coś ciekawego obejrzeć. Co jest, może ja powiem teraz coś kontrowersyjnego, nie? Ale doba ma 24 godziny i zawsze to jest coś za coś. Ja też bardzo lubię odpoczywać, ale na przykład świadomie zrezygnowałem z filmów fabularnych, z seriali na przykład, nie? Co jakiś czas, okej, oglądam serial, ale na przykład binge-watching był dla mnie czymś takim, co powiedziałem tak, nie, po prostu nie mam ochoty. I starałem się znaleźć wartość w innych materiałach. Jestem na przykład psychofanem YouTube'a. Mam wrażenie, że algorytm już się tak nauczył. W ogóle nawet myślałem sobie o tym, żeby stworzyć grupę taką na Facebooku, znalezione na YouTubie, bo mam wrażenie, że mój algorytm mojego YouTube'a znam już tak dobrze, że podpowiada mi naprawdę dobre rzeczy. Niszowe, w ogóle nie, które wiesz, nie wybiły się, które mają po 300 wyświetleń. Jak je oglądam, mówię tak, dokładnie. I to są rzeczy, wiesz, z całego świata. No i jak dostaję statystyki, to potem wychodzi, że spędziłeś dziennie tam 3 godziny na YouTubie. To nie zawsze jest oglądanie, czasem jest słuchanie, muzyka. Ale no. A z dokumentów też zrezygnowałeś? Nie, dokumenty oglądam. Dokumenty. To jest coś, co zawsze będzie na topie. Czytam oczywiście, bo lubię i uważam, że wszystkich będę zachęcał do tego, żeby czytać rzeczy, które nie dotyczą swojej branży, tylko patrzeć na kontekst. Kontekst jest zawsze dla mnie zawsze o wiele ważniejszy niż to, czego dotyczy branża. Nie? Jak pracuję w branży, nie wiem, niech to będzie ta branża transportowa albo jakaś, to interesuje mnie nie tylko ten fragmencik tej branży transportowej, że ktoś dostarcza produkt z punktu A do punktu B, tylko interesuje mnie to, jak to wygląda w szerszym obrazku, nie? Czyli na przykład, nie wiem, w jakichś dużych korytarzach transportowych, jak to wygląda w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje pomiędzy państwami, jak to wygląda pomiędzy, nie wiem, jakimiś blokami, między wschodem, zachodem. Ja się też nigdy nie bałem, do tego będę zachęcał, ja się nigdy nie bałem wychodzić do ludzi, gadać z nimi, obserwować ludzi, bo to jest w ogóle zawsze mega... Inspirujące, dokładnie. I nie wiem, jestem na przykład księgarzem z zawodu, nie? Stałem z książkami na bazarach tam przez 2 albo 3 lata, na giełdach samochodowych i to po prostu mi dało tyle, nie? Miałem kontakt z żywym człowiekiem, to mi dało tyle, że mam wrażenie, że dzisiaj bardzo dużo jakby czerpię z tego, że mogę poobserwować ludzi. Często ktoś powie, że to jest taka lekka schiza, no ale często mamy tak, że jak idziemy z Izą, moją żoną, do sklepu i na przykład robimy zakupy, nie wiem, w Lidlu czy gdzieś, zaglądamy ludziom do koszyków, nie? Patrzymy, kto potem co kupił, jak wybiera. No, obserwacja. Żona z tobą pracuje, tak? Tak. Jest drugą częścią, Iza się zajmuje insightami, ja się zajmuję strategią, więc się tak uzupełniamy. A nie sprawia to, że jesteście całe 24 godziny w pracy wtedy? Nie. Oczywiście zawsze są takie sytuacje, gdzie jest zmęczenie, tym bardziej, że pracujemy z domu, nie? Więc to jest tak, że przechodzimy do pracy i nasza droga do pracy to jest 7-8 metrów, ale no, udaje się, a to jest, wydaje mi się, też o tyle ważne, że jesteśmy dla siebie dobrymi sparring partnerami, czyli możemy zderzać swoje, wiesz, takie, że wydaje mi się, mam taką rozkminkę, że albo uważam, nie uważam, to zawsze masz to z kim zderzyć, kto jest obok ciebie, nie? I też to, że patrzymy jakby z dwóch perspektyw. Ja się nie zajmuję samymi badaniami, Iza zajmuje się badaniami, wyciąganiem tego wszystkiego, co w tych badaniach jest, co ja później przekładam na strategię. Różne bardzo ciekawe wątki w związku z tym się pojawiały.
z różnymi bardzo... O, nie boimy się trudnych tematów. To jest kolejna rzecz. Nie wchodzimy... Ktoś może powiedzieć znowu, konsultingowcy nie słuchajcie, bo tak to się nie robi, że się liczy zawsze marże, liczy się ekonomikę projektu, nie? I idealnie byłoby, to chyba w każdej branży, żeby robić te same rzeczy powtarzalne na wysokiej marży i się uśmiechać. A my jakby naturalną koleją rzeczy, my nie chcemy robić takich samych rzeczy, nie? Jak się powtarza projekt i on jest o tym samym i to jest w sumie to samo, to nie jest wyzwanie dla nas. My już czujemy się niekomfortowo. Mhm. Nie mówimy, że tylko nie robimy i tak dalej, ale często, gęsto czujemy się niekomfortowo, nie? A pojawiają się jakieś branże, o których myślisz sobie, kurde, w ogóle co to jest? I zaczynasz to wchodzić, zaczynasz to poznawać, zaczynasz patrzeć, jak to wygląda na backstage'u i zaczynać to rozwalać. Ostatnio kopalnia, najgłębsza w Polsce kopalnia, która jest udostępniona do zwiedzania, czyli Sztolnia Królowa Luiza i Guido. Nie? To nasz projekt, który tam w tej chwili już trwa prawie rok i zapracuje z nimi. To jest coś, co dało nam tak niesamowite spojrzenie, nie tylko na... Bo to jest kopalnia udostępniona do zwiedzania, więc de facto jest dzisiaj muzeum. I to dało nam spojrzenie nie tylko na to, jak działa muzeum, czy ta kopalnia jako muzeum, ale dało nam ogromną informację i wiedzę na temat życia górników i tej całej sytuacji związanej z wygaszaniem kopalni, z tym, jak to w ogóle wygląda na Śląsku. A że jesteśmy dodatkowo jeszcze fanami Śląska, no to wiesz, taki projekt jest dla nas... Przyjemne, spożyteczne. To jest mega przyjemne, mega interesujące. I to po prostu, wiesz, wkręcasz się w ten temat. I u nas takie wkręcanie się w temat jest warte tych pieniędzy, które de facto niby tracimy, bo nie robimy powtarzalnych rzeczy, nie? Ale to jest możliwe wtedy, kiedy pracujesz w bardzo małym zespole i możesz sobie po prostu pozwolić na to, że... Ja tu nie będę absolutnie kokietował, że no, stać cię na to, żeby wejść na jeden projekt, na drugi, na trzeci projekt, bo one cię rozwijają, bo one są ciekawe, bo musisz coś rozkminić przy okazji, nie? I łapiesz wtedy inną perspektywę, a po 3-4 latach zaczynasz kumać, że ej, ci mają tak samo i zaczyna się zabawa, nie? Że jak wchodzisz do klienta, który ma na przykład sieć magazynów i myślisz sobie o procesach, które można w jakiś sposób, nie wiem, zmienić, poddać jakiemuś tam procesowi innowacji, czegoś takiego, to myślisz sobie, ej, przecież to w bankowości działa w ten sposób, to można by do tych magazynów przeszczepić rozwiązania z bankowości, nie? Trochę jak opowiadasz, to kojarzy mi się z anatomią człowieka, może górnolotne porównanie, ale pamiętam, jak jeden chyba stomatolog opowiadał mi o powiązaniu zębów z sercem. I tak. Mówi, ja jestem stomatologiem, kardiolog jest kardiologiem, ale jeśli każdy z nas nie miałby pojęcia o całym organizmie, tak, to te wizyty byłyby bez sensu. Tak. I pomyślałem o tej naszej branży, która jest, wiesz, bardzo pogrupowana i jednemu się wydaje, że jest ekspertem od influencerów, inny od czegoś innego, a tak naprawdę to jest złożony organizm. I oczywiście anatomia jest jeszcze czymś innym, bo cię głowa może boleć, jak masz chory kręgosłup. Tak. Ale jak ty opowiadasz o tych złożeniach... Świetna analogia, bo to też tak bym widział. Gdybym miał się porównywać, to nieskromnie przepraszam wszystkich lekarzy. Do osteopaty, nie? Bo ten osteopata jakby tak... Jego sensem działania osteopaty i wartością jest takie kumanie związków przyczynowo-skutkowych, nie? Czyli co z czego wynika i dlaczego coś jest takie, jakie jest. I w tym kontekście to tylko wydaje mi się, jedyną rzeczą to jest to, że po prostu to cię musi kręcić. Ty musisz się tym interesować, nie? Jeżeli się tym interesujesz, zaczynasz wchodzić głęboko w temat, no to ta praca sprawia ci przyjemność. No, my często, gęsto mówimy tak trochę, że znowu, może nie jest to trafne porównanie z mojej strony, ale to tak jak taka zagadka kryminalna, nie? Że masz jakiś temat, mówisz tak, ale jak to nie działa tutaj? Nie, coś tu jest nie tak. I to coś tu jest nie tak powoduje, że ty zaczynasz drążyć. Mówisz tak, okej, nie? No to zobaczmy, jak to działa i... No, bo to jest fajna robota. Na podsumowanie, chciałbym cię zapytać, co daje ci konferencja I Love Marketing, tak żebyś trochę zachęcił do kolejnej edycji, na której z całego serca trzymam kciuki, również ciebie zobaczymy. Co mnie daje? Mnie tak. Daje przede wszystkim możliwość kontaktu pozabranżowego. Mhm. To jest dla mnie ogromna wartość. Czyli ten networking, który tutaj występuje. Tak, ale również wiedza płynąca z prezentacji i tego,
jakie prezentacje są wysoko oceniane, czy jakie tematy są wysoko oceniane, jakie ludzi tematy interesują, jakie ludzi kręcą, czyli same rozmowy z ludźmi. Marketingowcy nie są moimi klientami, jakby naturalnie, więc dla ale ich szefowie, to, ich klienci już tak i te tematy i case'y, to ich szefowie tak na takim wysokim levelu. Marketing zawsze jest częścią tej znowu tej całej układanki, nie? Że jak masz produkt, no to musisz go opakować, musisz go fajnie pokazać, musisz go sprzedać, musisz go później dostarczyć, więc jakby to wszystko jest cały łańcuch, cała ścieżka. I mnie kontakt, jakby właśnie obserwowanie ludzi, ich reakcji, tego w jaki sposób te prezentacje oceniają, jest bardzo wartościowy. Rozmowy z nimi są bardzo wartościowe. A to, co mnie podkręca, to to, że mogę opowiedzieć o czymś, o czym... No dla mnie to jest wyzwanie, że jakby chcę przygotować fajną prezentację, która mnie samego kręci i chcę, żeby z tego była wartość w tym sensie, że być może nawet, nie wiem, jedna osoba na 100 to weźmie i coś z tym zrobi, to już jest dla mnie turbowartość. No i ta cała grywalizacja, która tu jest na I Love Marketing, tu nie ukrywam, że to wszyscy mówią, nie, tam w ogóle nie przejmuję się. Przejmujesz się, bo jak kilka tysięcy osób cię ocenia w czasie rzeczywistym, to jest to wyzwanie po angielsku challenge. I słyszę, że dzisiaj jest taki wysoki poziom, że prezentacja, która wydaje mi się, że jest prezentacją taką moją, no ja przygotowuję takie prezentacje, które mam wrażenie trochę stoją z boku, nie? W tym sensie, że ja po prostu staram się przynajmniej robić swoje, obserwuję, staram się dopasowywać, ale staram się eksperymentować ze swoimi rzeczami, które, a nie naśladować bezrefleksyjnie, tylko starać się inspirować i jednocześnie robić swoje. Tak jak w jednej z moich prezentacji, to mam wrażenie, że jest to duża wartość, że możesz stanąć też obok ludzi, którzy to po prostu naprawdę robią profesjonalnie. Nie? I niektóre z tych prezentacji są takie, że ty wiesz, przychodzisz ze swoją prezentacją i mówisz tak, jest dobra. Oglądasz dwie prezentacje ludzi, którzy prezentowali przed tobą i mówisz sobie, ja muszę uciekać. To w ogóle, co ja tutaj robię, nie? Po co ja tutaj jestem? No więc to mnie daje. A dla kogoś, kto by chciał przyjść, nie zna I Love Marketing, to myślę, że warto spojrzeć na to jako na taką pigułkę wiedzy, inspiracji, informacji, być może też trochę innego myślenia, podaną w całkiem smaczny, kolorowy sposób i to w dobrym tego słowa znaczeniu kolorowy. To jest chyba najważniejsza rzecz, inspiracja, myślenie, tak właśnie patrzenie na to, co się szerzej dzieje kontekstem szerszym, to tutaj to jest, ja to czuję, dlatego tu jestem. Czekamy na prezentację Wojtka. Ja jestem przekonany, że zainspirował Was zarówno tą rozmową, jak i zainspiruje nas na prezentacji. Dzięki, Wojtek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.